Cześć, witam wszystkich słuchających nasz podcast, witam też wszystkich, którzy oglądają nas na YouTubie, witam wszystkich zebranych tutaj, witam Ciebie Wojtek. Cześć Michał. Bardzo, bardzo miło Cię poznać w ogóle. Zawsze marzyło mi się to, żeby z Tobą w końcu porozmawiać i poznać coś, no to dowiedzieć się czegoś więcej o Tobie, bo naprawdę no, niewiele wiem, więc może przedstawisz się tutaj. Też wiele o Tobie słyszałem. Witam wszystkich. Jestem Wojtek, nazywam się Wojtek Baranowski. Zajmuję się muzyką, śpiewam, piszę, jestem piosenkarzem. I dzięki temu panu od jakiegoś czasu produkuję też muzykę, więc... A dlaczego nie zająłeś się czymś normalnym w życiu, tylko tą muzyką? No właśnie, to jest dobre pytanie, bo chyba nie potrafię zbyt wiele robić. Ale to, wiesz, ogólnie nie jest to też nic złego mieć takie wąskie zainteresowanie. Nie no, absolutnie, ja sobie oczywiście żartuję, jakby no, tutaj naszym widzom od razu zdradzę i słuchaczom, że z Wojtkiem znamy się tak naprawdę dość dobrze, więc wiem, że możemy sobie pozwolić na nasz nietypowy humor, więc jak ktoś nie będzie rozumiał, to trudno. To może zrobię wprowadzenie, że w ogóle my też pracowaliśmy razem po prostu przez długi czas i siedząc w studio wspólnie przez 2 lata, 3 lata? No. No, to człowiek zna się tak dobrze, że czasem po prostu popatrzy i już wie o czym myślisz, albo wie, jaki żart już ci przychodzi na myśl. Ostatnio taki fajny film jest, Stats się nazywa? Chyba, o Johna Hill i jego psycholog. A, Stats, no. Tak, i od razu jak tutaj jechałem, sobie pomyślałem o tym filmie, że będzie bardzo podobnie, jakoś tak trochę jakby ktoś ci grzebał w miejscu intymnym, więc możemy czuć się luźno, nie? Po prostu. Tak, no tylko nie jest to aż tak wysokobudżetowa produkcja, niestety. Znaczy, chociaż mamy zaaranżowane studio po to, żeby zrobić tę rozmowę, więc... Nie, wygląda tak. To naprawdę całkiem dobrze. No to super. Wojtusz, bo tak oczywiście abstrahując od naszych żartów, dowcipów i tak dalej, twoje początki to jest Logic i to jest jakby DAW, w którym... Nie, właśnie. Pro Tools. Okej. Okay. No tym bardziej. Pytanie, co się stało, że postanowiłeś pracować jednak w Abletonie? No właśnie. A jeszcze później w Fruity Loopsie. Tak. No właśnie, to są przypadki, no bo Pro Tools tylko dlatego, że osoba pierwsza osoba, jaką napotkałem, która nagrywała na Pro Toolsie, Ten człowiek też od razu miał do sprzedania kartę dźwiękową, więc tak cały mnie zbriefował oczywiście. Ja stwierdziłem, że no muszę mieć Pro Toolsa, bo to jest przecież sprzęt dla inżynierów i high-end totalny. I tak jest. Wtedy przez jeszcze jakiś czas myślałem, że ktoś mnie tam oszukuje. Mhm. I właśnie ten Logic, bo pamiętam, że moi koledzy, którzy wtedy z Licą pracowali, Robertem Licą, właśnie oni tego Logica wychwalali pod niebiosa. Wtedy była taka złota era iPhone'ów, Mac'ów, mhm, wszystkiego, co jest z jabłkiem. I jakoś mnie też to ukierunkowało w stronę Logica. Już tego Logica z ciemną tą szatą, mhm, czyli to było chyba 10, z tego co pamiętam. I byłem bardzo zadowolony z tego, bo była świetna edycja od razu wokali. Tam jest ten Flex, mhm, chyba to się, mhm, nazywa. Czego do dzisiaj na przykład brakuje mi w Abletonie. No tak. To jest. No i zabawne jest też to, że później jak się poznaliśmy, to ty pracowałeś wtedy w Fruity Loopsie. Mhm. To co było dla mnie w ogóle jakąś abstrakcją, bo to jest bardziej jakiś tam, nie wiem, sekwenser. No bardziej jakby narzędzie dla DJ-a. I to też było fajne, w ogóle zupełnie inaczej się nagrywało. Trzeba było otworzyć jakby całą sesję na każdy kanał i na tej sesji już nie pamiętam dokładnie, jak się to robiło, ale to w ogóle inaczej niż we wszystkich tych programach. I trzeba było po prostu w klockach wstawiać, mhm, audiotraki. Nie były jeden pod drugim, tylko były po prostu porozrzucane jako totalnie nowe sekwencje. I bardzo się cieszę, że w ogóle zrezygnowaliśmy z tego, bo razem później przechodziliśmy na Abletona, mhm, podczas pracy nad drugą płytą Xanaxu. Tak, i to, no, to był najlepszy wybór, ale przy tym jeszcze pracowaliśmy na Cubase'ie, bo na Cubase'ie nagrywaliśmy wokale, tak, bo też była super edycja wokali.
No do dzisiaj to robię w sumie na Cubase i cały czas z nim pracuję tak naprawdę. No, znaczy cały czas jest to mój drugi taki DAW, wiesz, do nagrywania, aha, więc to też się nie zmieniło absolutnie. Czy to nie jest wygodne, jak ktoś naprawdę chce to wszystko skondensować, bo tak naprawdę Cubase jest bliższy Pro Toolsowi, jest bardziej taki dla inżyniera. No i super się nagrywa wokale, Ableton jest dla takiego już aranżera, ale wokale no musisz jednak jakby stroić i jakby czasem masz to ściśnianie i no jakby cięcie w melodynie, tak, bardzo często trzeba przerzucać i to jest niezbyt wygodne, dlatego jak ktoś właśnie chce to skondensować, to naprawdę polecam jeden program, to jest wtedy naprawdę mega wygodne. No i wtedy Logic jest takim, tak się uśmiecha. No tak, no to prawda. Poza tym jeszcze jest taki mega kompatybilny z Macami, gdzie teraz jest znowuż no, jakby wszystko. Ale teraz już... pracujesz na Logicu, czy na Abletonie cały czas? Na Abletonie jednak, na Abletonie. Ale to też dlatego, że już coraz mniej chcę stroić wokale. Okej. Okay. No i to też mnie trochę zmusza do tego, żebym Żeby w końcu starał zacząć się, dobrze śpiewać. Żeby w końcu zacząć śpiewać w ogóle. Dobrze. A nie rysować to wszystko. Znaczy nie, ale wiesz, z drugiej strony to też prawda jest teraz taka, że no jakby możliwości technologiczne pozwalają nam na wiele, więc w sumie czemu z tego nie korzystać? Mówię, wiesz, nawet w sytuacji, jasne, kiedy ktoś absolutnie nie ma tak jak ty, bo ty śpiewasz bardzo dobrze, ale chociaż rzadko kiedy miałem okazję cię słyszeć, bo jesteś bardzo skrytą osobą, jeśli chodzi o nagrywanie. O nagrywanie wokali. No tak, jeśli... To się nie zmieniło? Nawet wspólnie nagrywaliśmy, to nagrywałem najczęściej sam. Ale nie zmienia się to. Jakby lubię robić to samemu, bo wtedy jakby czuję, że robię to prawdziwie, że nie mam takiego... nie mam jakiejś takiej oceny, która jest dla mnie bardzo ciężka do zniesienia. Tej oceny. Wiesz, co innego, jak już z kimś nagrywasz 2 lata. Mhm. Jak już zdradzisz mu wszystkie sekrety, jak jesteś z nim kumplem z busa i jeździsz na koncerty i już masz nieraz się dość i chcesz, wiesz, już no nieraz po prostu wyskoczyć z siebie i stanąć obok, a inaczej jest, jak nagrywasz z kimś no takim, kogo znasz dopiero co, albo znasz po prostu nawet dobrze. Nawet przy żonie się stresuje. No proszę. Co jest jakimś takim już wyznacznikiem. Ale to boisz się feedbacku jakby takiego zderzenia z czyjąś opinią, czy bardziej jakby uważasz właśnie, że to jest proces na tyle intymny, że niekoniecznie chcesz go dzielić z kimś po prostu? Ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że też w moim przypadku jakby wchodzenie w piosenkę jest bardzo istotne. Jakby każda piosenka ma trochę takie pole, takie puste, czyste pole, jakbyś po prostu, masz, załóżmy inaczej, masz dziecko, które tam ma 2-3 lata, akurat mam dziecko, które ma 4 lata, więc mniej więcej na tym procesie mogę fajnie to przedstawić i właśnie to dziecko, ono nie wie zbyt dużo o świecie, więc ty jak wychowujesz to dziecko, to nadajesz mu pewien ton, nadajesz mu pewne gesty przechwytuje od ciebie, pewien sposób mówienia, po prostu pewien styl. I dla mnie ten każdy utwór, który zaczynam, jest takim dzieckiem, który muszę jakby nauczyć, muszę sam się też nauczyć właśnie tego utworu i jakby ta stylistyka dopiero się tworzy. I właśnie w tym procesie tworzenia sam też nie wiem, w którą stronę pójść. Próbuję różnych rzeczy. I czasem wydaje mi się to głupie. Jak widzę, że ktoś jest obok i jakby wychwytuje te moje narzędzia i widzi ten proces, to czuję się taki jakby nagi trochę. I wolę to zrobić w takim zakątku zaciszu, bo wiem, że mogę sobie pozwolić na więcej. Mogę pozwolić sobie na oddanie właśnie w tym numerze jakichś takich dziwnych, właśnie dziwnych kierunków, które po prostu czasem trzeba sprawdzić. Bo nigdy nie wiesz. Czasem na przykład nagrywam wokale i dużo nagrywam chórków i na przykład wpada mi do głowy, że będę chciał nagrywać jakieś chóry typu klasykę. Mhm. I wtedy wcielam się w rolę kobiety i piszczę takiej diwy. Mhm. I staram się później to obrobić oczywiście, ale dużo z tymi wokalami się dzieje i tam jest dużo postaci. Trochę taki Split. Mhm. Był taki film Split, tak, chyba z... Nie, już nie pamiętam z kim, ale
ale genialny też o wielu osobowościach. Nie pamiętam się ten aktor nazywa, ale no tak był. Tak. Ale dobry film. I właśnie te wiele osobowości próbuje okiełznać właśnie też w swojej muzie. Nauczyć je jakby właśnie czegoś, jakby żyć swoim życiem, nauczyć je właśnie jakiegoś charakteru. I bardzo często te utwory właśnie różnią się tym charakterem dla mnie. I nawet zdarzyło się, że w jakichś recenzjach właśnie czytałem, że słychać to, że w ogóle jakby nawet trochę inaczej śpiewam w niektórych numerach, ale po prostu nie boli mnie to, jakby nie razi, bardzo się lubię w to bawić, lubię tą zabawę, bo jakby traktuję to jako dobrą zabawę. Ale to jest w ogóle mi bardzo bliskie, bo ja też, jak wiesz, nie jestem osobą, która super chętnie pracuje z kimś w studio i działa. I nasza współpraca to była taka takie dla mnie wyjście spore ze strefy komfortu, ale na przykład zapytałem o to ci dlatego, że w momencie, kiedy teraz pracuję w szkole i kiedy jakby mam kontakt z ludźmi, którzy oczekują feedbacku, niezależnie od tego, na jakim poziomie ich twórczość jest. I jakby wiesz, przychodzą i się mierzą z czymś, jakby wychodzą właśnie z tej swojej strefy komfortu i mają takie poczucie, że no tutaj dostanę taką szczerą odpowiedź, a nie wiesz, przyjaciela, kolegę czy mamę, która ci powie piękna piosenka. Ale to trzeba też przeżyć i trzeba do tego dojść, bo fajnie oczywiście na początku zbierać komplementy, ale to nie jest droga na szczyt. No, myślę, że ten feedback jest... Ja na przykład, wiesz, zauważyłem, że sam czasami przynoszę swoje rzeczy, których nie jestem pewien, albo wiesz, coś, co po prostu robię i zastanawiam się, czy to jest faktycznie beznadziejne, czy tylko mi się wydaje, że jest beznadziejne, bo to tak. Wiem, że ty też masz trochę to, że właśnie często pojawia się to ten upiór perfekcjonizmu taki i cenzor. Tak. Taki, który ci wymierza tutaj od razu surową opinię. Tak? No i właśnie jest najgorszy w ogóle tak naprawdę dla ciebie, bo myślę, że nikt inny na świecie nie jest dla ciebie tak surowy, jak właśnie ten wewnętrzny cenzor po prostu, który cię ocenia. Ale to właśnie też przerabiam w różnych takich aspektach psychologicznych, bo jakby muzyka jest mi tak bliska, że już się w nią wtopiłem i jak właśnie przerabiam problemy jakieś takie właśnie społeczne, to też widzę, że one mają duże odzwierciedlenie i w muzyce, i na odwrót. I na przykład właśnie ostatnio usłyszałem o takiej technice starania się znaleźć między tym cenzorem w swojej głowie jeszcze postać obserwatora, czyli jeszcze tego obserwatora, który będzie zadawał pytanie cenzorowi, który będzie też twoim wentylem bezpieczeństwa jakby w tym dualizmie wewnętrznym. I to jest właśnie fajne, żeby ten cenzor jeszcze miał obserwatora, który będzie też go trochę temperował. Pilnował. I właśnie staram się to wdrożyć w muzyce. Chyba taka metoda jest taka metoda właśnie odpuszczania. Jakby po prostu najprościej trzeba to trochę oddać, let it be po prostu, niech to świat weźmie i niech to się uleży, no bo to też bardzo przeszkadza w pracy, jak się stara zrobić coś wyjątkowego, perfekcyjnego. Ja przez lata próbowałem zrobić kilka utworów i lata mijały, a ja dalej pracowałem nad kilkoma utworami, to w ogóle było głupie i dopiero właśnie za to też jestem tobie wdzięczny, że jak się spotkaliśmy, to ty mnie też tak nastawiłeś na taką pracę, że zróbmy od początku do końca, zostawmy, róbmy dalej i dzięki temu nagraliśmy pierwszą płytę, no, co też za co też jestem mega wdzięczny, wiesz, no bo to kurczę, to właśnie nasze spotkanie też jest dla mnie bardzo dziwne ze względu na to, że no właśnie ty mi też, wiesz, pokazałeś dużo rzeczy i w sumie nie wiem, dlaczego ty zadajesz pytania, a nie ja tobie. Okay. To ciekawe, ale niestety formuła jest taka, że to ja zadaję pytania. Dobra, więc... to może się kiedyś zmienia, to wtedy ja cię zaproszę. Znaczy nie, no tak naprawdę ta rozmowa absolutnie ma mieć charakter naszej rozmowy, więc ja będę cię oczywiście jakieś rzeczy pytał, ale nie chciałbym, żebyś traktował to jako wywiad, bo to nie, 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 to ten, bardziej, nie ten klimat. Wiesz, bardziej...
Chodzi o to, że jak usłyszałem pytanie o Abletona i tak dalej, to zawsze były moje pytania do ciebie skierowane i właśnie dużo się uczyłem, więc ciekawe jest to, ciekawe doświadczenie. No. Laboratorium muzyczne, tak się czuję teraz. No to super, po prostu kwintesencja. Tak. Słuchaj, powiedz mi, bo mówiliśmy o tym perfekcjonizmie. My nawet mieliśmy na to termin, znaczy mamy, myślę, cały czas, jest to szukanie miodu w dupie i to jest ten termin, który... Znaczy, można takie rzeczy mówić? Tak, oczywiście. Okay. Więc ten termin jest absolutnie dla mnie po dzień dzisiejszy genialnym podejściem, bo i widzę to też właśnie u osób, które dopiero co zaczynają swoją przygodę z muzyką, że już na samym początku ktoś myśli o tym, jak zbudować całą strukturę utworu, porównuje ten utwór do jakiegoś zmasterowanego kawałka na Spotify, który tak, już ma całą formę, wiesz, aranżację, mix, master, wszystko już jest gotowe, super wokale, super topline'y i taka osoba siada ze swoimi 3 akordami, które dopiero napisała i nagle ma, wiesz, taką po prostu spuchniętą głowę, że jak ja mam w ogóle do tego dojść, a takie stopniowe punkt po punkcie przechodzenie do kolejnych rzeczy, myślę, że jest dużo lepszym rozwiązaniem. Absolutnie. Więc... Właśnie dzisiaj też o tym myślałem bardzo intensywnie i fajnie, że się wstrzeliłeś w ten temat, bo sam też pracuję teraz nad akurat 3 albumem i miałem taki dołek twórczy. Mm-hmm. Pomagałem sobie różnymi sposobami, oczywiście tymi zdrowymi, nie tam jak dawniej, że uciekałem dobrego drinka, mm-hmm. bo to zawsze pomaga. Nie, to nie jest do pracy, to jest do relaksu. Ale właśnie pomogła mi książka Julie Cameron, Droga artysty. Mm-hmm. Bardzo fajna, bardzo, bardzo fajna książka, bestseller od chyba 25 lat. Wielka pomoc dla wszelkich artystów, tych, którzy dostają Złote Globy, Grammy, Oscary, BAFTY i wszystko inne. I mhm. tych, którzy dopiero zaczynają w ogóle swoją przygodę z tworzeniem. I to jest genialne. To jakby każdemu polecam Julie Cameron i jej dzieło. Właśnie tam też jest pokazywanie tego wszystkiego jako takiej ścieżki właśnie od niczego, że mhm. jest jakiś taki, jest energia twórcza, ona musi się wyzwolić. Mhm. Ostatnio właśnie zacząłem czuć tą energię twórczą, gdzie naprawdę przez wiele miesięcy już myślałem, że coś tam wymiera. I właśnie pomagały mi pewne małe kroki, ale takie naprawdę mega małe kroki, bo nagrywałem bas na przykład do utworu i nagrywając ten bas, jakby tworzyłem jakąś aranżację, a później wychodziłem z tego, jakby zmieniałem harmonię, zmieniałem sound i nagle byłem w totalnie innym numerze, o 180 stopni jakby skręciłem, tu miałem jakiś taki kurczę rokujący wał i wchodzę w balladę, ale właśnie widzę, że okej, okay, dobra, to jest mój jakiś tam etap. I na początku mnie to mega frustrowało, bo mówię, gdzie jestem? Mhm. Gdzie jest mój jakiś taki właśnie plan na to wszystko. I się okazało, że jakby nie musi tego planu być. Postanowiłem, że okej, okay, tu mam 2 utwory w takim razie, sobie zapisałem w innych sesjach i jakby idę teraz w tą balladę, załóżmy, i nie wiem, chcę coś, żeby się urodziło, więc staram się nagrać po prostu jakąś linię z jakimś tekstem. Oczywiście na początku zawsze chciałem już mieć gotowy tekst, gotową linię, coś super. I nagrywałem coś, co nie było jakby jakieś mega fajne, mhm. ale później zacząłem to obrabiać. Po prostu zacząłem wymyślać kolejną melodię. Doprowadziłem do jakiegoś etapu i widzę, że to jest naprawdę raczkujące coś. I właśnie później mówię, dobra, to spokojnie sobie nagramy bębny. Te bębny brzmią fatalnie teraz, bo są nagrane po prostu przy moim mikrofonie gdzieś tu w studio, ale okej, zróbmy to tak. Mhm. Później nadałem temu sound już dalej i w ogóle trwało to długo, ale wychodzenie z tego dołka z niczym byłoby katastrofą, a tu mhm. wychodzę i już mam coś. I mam coś, z czego jestem naprawdę zadowolony. I jakby każdy ten etap, mimo że był mozolniejszy, to właśnie i trudniejszy niż wcześniej albo niż w innych przypadkach, był naprawdę super. Super przeżyciem i super doświadczeniem, super lekcją. Mhm. I jakby też widzę, że odrabia się lekcje po prostu. Jak zostawisz muzykę na jakiś czas, to musisz odrobić lekcję, wrócić. I te malutkie kroki sprawiają, że później... No nie wiem, tak jak Billie Eilish w domu ze swoim bratem nagrywała najpierw jakieś prewki i później wylądowała właśnie z, nie wiem ile tam grami dostała, no tak. Ale pod pachą miała naprawdę dużo, dużo żelastwa i była razem, jak się jej brat nazywa? Boże, teraz mam to...
Finas, no tak, właśnie. Finas. I właśnie to pokazuje, że też, kurczę, ci ludzie, którzy są tam wysoko, oni mają dokładnie te same narzędzia, co my. Czasem lepiej śpiewają, ale... Ale czasem my lepiej śpiewamy. Różnie jest. Znaczy, ale powiedziałeś o czymś turbo ważnym w ogóle, co ja również, do czego ja również zaczynam dojrzewać, to właśnie metoda takich małych kroków, bo sam teraz jak przygotowuję cokolwiek, czy jakby niezależnie od tego, czy to jest związane z muzyką, czy nawet jakimiś, wiesz, takimi codziennymi czynnościami, jakby podstawowy problem ludzi, którzy chcą coś zmienić w sobie, polega najczęściej na tym, że oni chcą zmienić w sobie wszystko naraz. Dlatego tak. W nowy rok przestajesz palić papierosy, przestajesz pić alkohol, zaczynasz chodzić na siłownię i robisz wszystko. Tak, i oczywiście tak. Narzucasz sobie, wiesz, milion tych rzeczy i nagle jak przychodzisz do tego, żeby ten plan zrealizować, to nie robisz nic, bo ci to po prostu tłacza, ile rzeczy masz zrobić naraz. Jasne. W tym samym momencie. Nie? Ale dokładnie tak samo to działa w piosence, załóżmy. No tak. Albo w jakimś dziele artystycznym, jakie masz przed sobą. Ale bardzo, bardzo fajna rzecz, właśnie jeszcze tylko na chwilę wrócę, że na przykład w tej mojej drodze wychodzenia z jakiegoś tam tego dołka, jak to nazwałem, pojawiła się na przykład praca nad tekstem i nie wiem, pojawiła się proza. Żeby opisywać to, co chcę napisać i nagle z tego jakaś taka proza się pojawiła, że zobaczyłem, kurde, ale dobrze się czuję w ogóle w pisaniu prozy, a nigdy tego nie robiłem i jakby cieszę się tym i zaczyna mi to sprawiać przyjemność i to też trzeba potraktować jako jakieś takie właśnie narzędzie pomocy, jako też właśnie tą mega lekcję, bo w nas jest dużo w ogóle potencjału. Taki jest, myślę, że nieograniczony potencjał, że jakbyśmy się za coś wzięli i robili, nie wiem, ktoś nigdy nie malował, aby próbował coś z tym zrobić, coś by jednak wyszło. Gdzieś tam odnalazłby w tym jakąś przyjemność, bo jest w nas właśnie ta chęć pozostawiania po sobie czegoś. I właśnie fajnie jest do tego podchodzić też jako do takiego, kurczę, takiego stylu życia, sposobu życia, że po prostu jakby robisz to i nie czekasz, nie oczekujesz, że cały czas będziesz wypluwał arcydzieła, tylko po prostu rób to, bo to lubisz robić. Nie, ale to ważne w ogóle, że o tym mówisz, bo naprawdę ludzie bardzo często mają problem i zresztą myślę, że każdy artysta ma na swojej drodze taki rozdział, w którym miesiąc, dwa, trzy miesiące nie robisz nic po prostu, bo cokolwiek byś nie zrobił, to jest masakra. Tak, tak. I po tych trzech miesiącach, to co powiedziałeś tym, że trzeba odrobić lekcję, absolutnie jakby mam wrażenie, że wiesz, wszystkie połączenia pomiędzy synapsami po prostu wygasły i musisz się wybudować na nowo, żeby po prostu znowu zacząć tworzyć. I tak, to jest tak. Mega frustrujące, a przede wszystkim dla mnie najgorsze w tym, nie wiem, czy ty też tak masz, ale najgorszy w tym jest ten taki lęk, że to się nigdy nie skończy, nie? Że to już będzie trwało, że to już wiesz, stały absolutnie temat, nie? Tak, tak. No właśnie przeżywałem to parę miesięcy temu i to jest zabawne z tej perspektywy, kiedy już przejdziesz to i już jesteś mądrzejszy o te kilka miesięcy albo kilka lat, zależy kiedy właśnie to przeżywasz, ale właśnie jest to takie, właśnie ten cenzor znowu się pojawia i on cały czas ci mówi, ej, no stary, no przecież, no kurczę, wszyscy zapierdzielają, ty stoisz w miejscu, już się kończysz, ci mówi wszystko, czego nie chciałbyś usłyszeć, a nie wiem, czy jest to jakaś motywacja w ogóle dla nas. Myślę, że średnia. Średnia raczej, no właśnie i jakby... Też rozkminiam właśnie ostatnio dużo na temat właśnie tworzenia i twórczości. Trochę myślę, że jesteśmy też wprowadzeni właśnie za bardzo przez właśnie social media, które też czasem w ogóle psują banie. To na social mediach będzie, nie? Tak. Tak, właśnie, więc super. I właśnie one nas przytłaczają i kurczę, też widząc, jak inni właśnie robią coś, też nie widzimy tych procesów i zawsze mamy wrażenie, że właśnie to, co ktoś robi to lepiej i jemu szybciej wychodzi. Tak. I jesteśmy tak zbriefowani właśnie, jeszcze raz to powiem, ale zbriefowani jesteśmy tak, że kurczę, świat jest jednym wielkim superbohaterem. Jakby nie dając sobie przestrzeni na to, żeby być też takim lamusem na chwilę. I kurczę, i fajnie jest być właśnie tym lamusem i fajnie jest przechodzić te rzeczy, bo no, to co nas nie zabija, to nas wzmacnia i faktycznie myślę, że jak zrobimy coś, jak dojdziemy do jakiegoś celu, to później spojrzymy na tą drogę wstecz i zawsze widzimy, że kurde, jednak tyle się nauczyłem.
Jakbyśmy robili tak bardzo szybko te rzeczy i bardzo łatwo nam przychodziły, to pewnie to byłoby mniej smaczne na sam koniec. Na zasadzie mniej by nam to wszystko smakowało i dawało satysfakcji. Powiedziałeś o tym, że na początku, znaczy, że dobrze jest czasami być lamusem, oczywiście gdzieś tam w cudzysłowie, żeby też nie traktować nie siebie. Nie rób tego tytułu, dobra? Nie. Chociaż byłoby to chwytliwe. Natomiast, ale faktycznie jakby jest tak, że ludzie bardzo często nie dają sobie prawa do pomyłek i jakichś błędów, które popełniają na swojej drodze twórczej. I to potrafi być dużym problemem, a w szczególności w sytuacji, w której jakby wydaje nam się właśnie, że w tym pędzie, w social mediów, gdzie wszyscy mają super, zajebiste życia, my jakby mamy poczucie, że no kurde, a ja mam teraz trzeci miesiąc posuchy i nic nie mogę zrobić. Nie? Jakby, tak. Albo zrobiłem coś, co jest beznadziejne. I wydaje mi się, że jakby to, że o tym mówisz, jest ważne, dlatego że pokazujesz, że każdy artysta przez to przechodzi. Nawet taki, który ma takie osiągnięcia i sukcesy jak ty, też ma momenty, kiedy zdarza się, że... Ale wiesz, jak ja bym chciał mieć osiągnięcia. Wiesz, zawsze jest, ta szklanka, znaczy nie zawsze, ale wiem, że jest taka grupa właśnie ludzi wrażliwych, czyli no, głównie to są artyści, którzy właśnie mają zwykle tą szklankę do połowy pustą. I jak coś im się przytrafi dobrego, to mówią, kurczę, to pewnie zaraz zniknie i chcę, żeby to trwało dłużej, więc patrzysz na kogoś, zaraz znajdziesz kogoś, kto jest lepszy, bo... Zawsze na każdego kozaka jest jeszcze większy kozak i starasz się właśnie, to jest ambicja też, ale to jest i dobre i złe. Trzeba chciałem zapytać, czy to bardziej, wiesz, jest popychacz, który powoduje, że robisz coś lepiej, czy właśnie coś, co cię totalnie hamuje, nie? Bo jakby z jednej strony właśnie to jest coś, co dopinguje i powoduje, że działasz, no bo masz właśnie ambicje patrząc na innych, a z drugiej strony to też trochę jakby zjada swój własny ogon. No nie? Tak, ale to właśnie jak w życiu, nie jest wszystko takie zero-jedynkowe, więc trzeba po prostu stanąć na tej linie, nie wiem, czy wziąć ten taki kij do balansowania, czy po prostu ręce rozłożyć, ale się troszkę jakby pomocować z tym, bo to jest trudne, ale dość przyjemne też. No, jakoś nie wydaje mi się, żebym też osiągnął gdzieś tam coś co nie wiem, jest moim jakimś tam dobrym, fajnym osiągnięciem bez tego wszystkiego, co we mnie jest też destrukcyjne i czy tam destruktywne. No nie wiem, któraś z tych form, która jest poprawna. Tak, ale właśnie to też napędza i to trzeba też umieć gdzieś tam wyważyć. Trzeba wiedzieć, którego wilka karmić w tym momencie, żeby dojść do tego zamierzonego celu. A powiedz mi, czy w takich momentach właśnie przerwy jakby twórczej i artystycznej granie koncertów jest trudniejsze, czy daje tyle samo frajdy i jest to ta sama przyjemność cały czas? Znaczy dla ciebie, bo ja jakby mogę powiedzieć, jak to u mnie wygląda, ale... No to powiedz jak u ciebie, a ja się zastanowię wtedy. Znaczy, u mnie to wyglądało zawsze w ten sposób, że te koncerty właśnie przez wewnętrznego krytyka traktowałem jako coś, co ma mniejszą wartość przez to, że ja w danym momencie jakby, wiesz, ogólnie widzę siebie w złym świetle po prostu i nie miałem czegoś takiego. Znaczy, pamiętam, że miałem jakiś taki okres posłuchy twórczej, graliśmy na openerze ten koncert, który był dużym koncertem. Nie, ten, który już był z tobą. Pamiętam, że ten koncert był w ogóle dla mnie dzisiaj, to jest w ogóle najlepsze wspomnienie koncertowe, jakie mam ze wszystkich tych koncertów, które zagraliśmy. Największy koncert też. Tak. Poza krakowskim Sylwestrem. No tak. Gdzie tam było ze 100 tysięcy ludzi. Tak. Ale to faktycznie był bardzo duży koncert i na openerze, i to było też wydarzenie, że Xanax wtedy gra. Ludzie schodzili się zewsząd. Tak, no to nie, no w ogóle niesamowite przeżycie, naprawdę coś wspaniałego, ale właśnie wtedy pamiętam, że ja w ogóle na scenie miałem napad lęku, bo chciałem z niej uciekać w ogóle w trakcie, a między innymi było to właśnie spowodowane tym, że ja gdzieś tam wewnętrznie po prostu byłem w innym miejscu niż to, w którym nagle się znalazłem, nie? Jakby wiesz. I to jest jakby dla mnie taki duży problem i bagaż, nie? Że... No tak, bo to są dwa światy i mierzysz się z jakimś Goliatem, bo to faktycznie ten opener, ja też pamiętam z mojej perspektywy, to był jeden z w ogóle większych koncertów wtedy w moim życiu, wtedy dołączyłem do zespołu,
koncertowego. Bartek Winczewski też się pojawił jako menadżer, więc te koncerty były takie, takie big. I zagraliśmy chyba Orange Warsaw Festival, który też był, był dużym koncertem, i zagraliśmy openera, który był już przegięty dla mnie. I ja, który grałem wcześniej na Dniach Szynki i Pasztetu i jeszcze grałem tam w paru innych miejscach, jakby nie przerażały mnie koncerty, ale jak zobaczyłem to wszystko, to pamiętam, że pierwsze moje przerażenie to było, kiedy usłyszałem klika w uszach i mówię, dlaczego on jest taki wolny. Żeby to było... A tam przez adrenalinę, przez nerwy brzmiało. Ale to jest tak, to jest mówię, tak kurde, coś się zepsuło, no i stres, i w ogóle opcja wysypało się już od razu, no ale gram, i gram w tym wolnym tempie i to wszystko takie, nie wiem, to było takie dziwne i przerażenie, bo mierzysz się, kurczę, z dziesiątkami tysięcy oczu. No, to prawda. I oni oceniają i właśnie ta ocena w tym przypadku jest tym, tym właśnie tą bronią wymierzoną przeciw nam. Ale właśnie czasem, no to zostaje najbardziej, bo chyba nie zostaje mi nic bardziej w głowie niż właśnie te koncerty, czy jakieś męskie granie też, które też wspólnie graliśmy. Ja teraz zagrałem w tym roku dwa razy właśnie męskie granie i też były to mega stresujące koncerty, mega jakiś taki... tam jest w ogóle spina zawsze ze sceną. Scena jest mocno spięta i gra się 25 minut. Jak zagrasz 3 minuty więcej, to oni tam już robią straszne rzeczy. My zaczęliśmy grać 5 minut później, niż mieliśmy w planie przez obsuwę z dużej sceny. I zaczęliśmy grać jakby ten swój materiał 25 minut i na nas już puścili dużą scenę i graliśmy równolegle z Darią Zawiałow. Okej. Okay. Więc tam była kaplica taka. No i właśnie przez to wszystko też, przez tą całą aranżację tego, człowiek też jest mocno tym właśnie zjedzony. Ale pamiętam, że właśnie bardzo się jakby dobrze czułem po tym, że jednak ta dawka adrenaliny, to, że sprostałeś temu zadaniu, jest czymś takim mega, mega super, mega wyzwalającym. I wtedy zupełnie inaczej patrzysz na te koncerty. Bo na przykład, kiedy zagrasz tych koncertów dużo, akurat ja w tym roku miałem taki najkrótszy rok, bo chyba zagraliśmy 80 parę koncertów. Okay, to więc ładnie. To był taki mega, mega intensywny. No i były dni miast, które były takimi koncertami mniej absorbującymi, mniej mnie angażowały. Mógłbym powiedzieć też, że są dla mnie właśnie mniej wartościowe, bo nie muszę się tak skupiać na technice, na tym wszystkim, ale jakby nie powiem tego absolutnie, bo nauczyłem się też dzięki temu, że tego jest tak dużo, nauczyłem się czerpać z tego super radość i też nauczyłem się fajnie z tym walczyć gdzieś, trochę robię sobie challenge, że sobie, nie wiem, solówkę utrudnię. Wiesz, jak ja gram te solówki, nie? Zamiast 3 dźwięków zagram 4. Ale staram się właśnie gdzieś tam cały czas dodawać coś, żeby urozmaicić sobie ten czas, który jest i tak stresujący. Więc, bo nie wiem już finalnie, jak brzmiało to pytanie dokładnie, ale studio na pewno wtedy cierpi, bo no, jednak jest mocno już tam sercem w tej trasie, w tym graniu. W ogóle też koledzy, bus cały też jakby trochę zmienia człowieka. Tak, to co się dzieje w busie, to zostaje w nie, busie. No, żeby też nie robić z tego jakiegoś rock'n'rolla typu Guns N' Roses, bo to tak nie wygląda. To po prostu nie, jest ale kilku zblazowanych typów. Nie, no tak, no właśnie to też jest to, o czym powiedziałeś o Guns N' Roses. Od razu mam myśl taką, jak widzisz jakieś after movie po trasie danego zespołu i widzisz same highlighty i najlepsze elementy, które się w trakcie tej trasy wydarzyły, a pomiędzy tym wszystkim jest przecież mnóstwo godzin, gdzie siedzisz albo na kacu, albo nie na kacu, albo zmęczony, albo niewyspany, albo śpisz, albo czekasz, bo jedziesz z Rzeszowa do Szczecina na koncert i po prostu wiesz, i to jest nuda straszna i jakby tego nie widać. Jakby widać właśnie, jeżeli ktoś coś pokazuje, to właśnie przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że się pokazuje po prostu samo najlepsze, samo esencję takiej w ogóle. No tak, jeszcze teledyski z tym robią i to są ściemy straszne, bo widziałeś, są takie klipy, że tam ktoś bierze kamerę i wow,
wszyscy się bawią. Ja się zastanawiam, gdzie tak jest? Kiedy to się wydarzyło? Chyba przy pierwszym koncercie. Znaczy ja ciekaw jestem, czy kiedyś dotrzemy do takiego momentu, że jakby zaczniemy, że ta prawda wróci, w sensie, wiesz, takie... Chociaż z drugiej strony, no też, wyobraźmy sobie, że teraz... Że ta prawda będzie emitowana. Tak, że masz 8 godzin after movie, po prostu ich... Tak. 8 godzin kamera non-stop, po prostu pokazuje, jak on leży, po prostu, tak. Leży Michał Wasilewski i tam sprawdzi na telefonie, czy tam coś mu przyszło, nie? Na Instagram. Więc to chyba się jednak nie wydarzy, już sobie odpowiedzieliśmy na to nie, pytanie. Ale no fajnie, że tak też, no właśnie fajnie, że możemy o tym mówić, bo no może się też ludzie przekonają, że to nie jest też takie właśnie życie, jakby taki ten rock and roll cały czas w głowie mi szumi. Pamiętam, że jak miałem w pierwszą trasę wyjechać, to miałem w głowie tego rock and rolla i mówię, jak ja to zniosę? Jak ja wypiję ten alkohol? Co? W ogóle, czy moja wątroba to zniesie? A później się okazało, że nie. Że dajesz radę. Daję radę, tak. Że dwa razy tyle nawet czasem. Ale fakt jest taki, że naprawdę trzeba pozmieniać w głowie w ogóle całym pokoleniom. Jak to wygląda, jak wyglądają koncerty, jak wyglądają te trasy, jak wygląda to wszystko, żeby też przygotować ich na nagranie tego wszystkiego i żeby właśnie nie robić tej takiej autodestrukcji, nie wpajać. Bo ja na przykład miałem to gdzieś wpojone i pamiętam, że właśnie cały czas gdzieś miałem skonotowane to z jakimiś takimi z imprezami, z tym wszystkim, aż czasem mnie to przerażało już. A teraz już uczę się, w sumie już nauczyłem się, jakby jak to zrobić, żeby to było takie po Bożemu. Chociaż z Xanaxem to już miałem dobrą lekcję, bo ty w sumie już o 11 byłeś w kapciach i spałeś. Tak. No, już obejrzałeś żony Hollywood, trudne sprawy. Ale to też no, jakby w tym wszystkim, zresztą no, jakby moje drogi z używkami też są pokomplikowane, znaczy były pokomplikowane, więc też jakby przerabiałem te rzeczy. My kiedy się spotkaliśmy, ja byłem w tym momencie, gdzie jakby częściowo już jakiś tam bagaż ze sobą miałem po prostu, więc tak. Wiedziałem już, co mi wolno, a czego nie. Ale byłeś dobrym wzorcem, naprawdę, dzięki temu. Dzięki temu też to było super, super doświadczenie, że przechodziliśmy przez to i byliśmy gotowi wyjść z busa i pracować dalej w studiu, co było już czasem chore, ale tak trzeba czasem, no bo jak już to jest twoim życiem, ty jakby wyciągasz z tego, jak zarabiasz w ogóle, jak też jakiś byt opierasz na tym, no to jednak trzeba się wykazać, trzeba też brać odpowiedzialność za ludzi, którzy są wokół, nie? Też to jest ciekawe, że kiedyś tej odpowiedzialności tak się nie czuło za to przedsięwzięcie. Ja domyślam się, jak czułeś wtedy, kiedy ty miałeś na przykład cały Xanax i całą ekipę ludzi. Jakby nie domyślam się, tylko już też teraz to wiem. I to też jest bardzo ważne. W ogóle dużo wątków tutaj mamy, ale właśnie ta cała branża, właśnie nie wiedziałem, o czym będziemy gadać, ale ta cała branża, to wszystko, co robimy, od studia po koncerty, to jest tyle wątków i tyle właśnie aspektów, które można przegadać, że pewnie nie starczyłby nam 5 godzin. Oczywiście, ale to powiedziałeś o czymś, poruszyłeś ważną rzecz, bo bycie artystą to nie jest tylko to, że piszesz piosenki, jakby chodzi mi o taką wielozadaniowość, którą musimy wykonywać, bo mimo wszystko, mimo tego, że mamy menadżerów, osoby, które są odpowiedzialne za to, żeby być roadie w trasie i tak dalej, i tak takim korem, takim trzonem tego wszystkiego jest artysta, więc to on jakby jest głównym project managerem, można go tak nazwać, powiedzmy, tak. A te osoby dookoła jakby pomagają mu zrealizować tę jakąś wizję i ten jakiś pomysł na to, czym ma być, nie wiem, koncert, wydarzenie, jakieś płyta, okładka tej płyty, teledysk i tak dalej, tak. I tak dalej. I to też trzeba skumać. I to jest ciężka w ogóle, ciężka rzecz tak naprawdę. Ciężka, ale też w pewnym momencie albo to masz od początku, albo to ci się pojawi gdzieś, urodzi się w tobie. W moim przypadku na pewno nie było to tak, że od razu byłem tym project managerem, bo też wychodząc na przykład z roli sidemana, ja zawsze miałem poogarniane te rzeczy i zawsze był ktoś, kto decydował i jakby układał to wszystko, a ja przychodziłem na gotowe i to było fajne. Szymon Kukiełko, który biegał obok nas, jak Szymon, coś się działo. Szymon, który biegał i kurczę, też właśnie mogłem na nim polegać zawsze, dlatego Szymon teraz jest u mnie w bendzie. Mówimy tu o właśnie koledze, który pracował z nami w Xanaxie i później został też ze mną w tym moim projekcie. No i to było super, ale
jakby idąc właśnie w ten swój solowy projekt, miałem menadżera, miałem project menadżerów z Warnera, tak? I jakby jakiś sztab ludzi, który wykonywał zadania. I coś tam cały czas gdzieś mi nie grało. Jakby nie wiedziałem, że to w sumie, kurde, powinieneś wiedzieć dokładnie, co z tym chcesz zrobić. A tak cały czas patrzyłem trochę na ręce Bartkowi, znaczy nie tyle na ręce, żeby go kontrolować, tylko co on zrobi, co on nam teraz urodzi. I nauczyłem się chyba tak może niespełna dwóch latach tego, że właśnie, kurde, jednak muszę dużo, dużo tutaj jakiejś takiej idei, inwencji właśnie w to włożyć. Muszę wiedzieć, dokąd to idzie. I to się stało przy drugiej płycie na przykład u mnie, gdzie też już postanowiłem sam ją w ogóle wyprodukować, co też, wiesz, odciąłem sobie dopływ tlenu od producentów, którzy, znaczy od ciebie w sumie, bo z tobą zrobiłem tylko pierwszą płytę, więc wiesz, już to było dla mnie ciężkie, ale mówię, dobra, muszę to zrobić i też pomogło mi to jakby zobaczyć, że muszę wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi i faktycznie musisz wiedzieć, jakby musisz mieć nad tym kontrolę. Nie możesz mieć nad kontroli. Mm-hmm. To też gadaliśmy nieraz o tym, że jak, nie wiem, robisz klip i dajesz komuś do zrobienia ten klip, to nie możesz też stać nad nim i cały czas mu mówić, jak on ma zrobić ten klip, bo to też jest artysta, to też jest reżyser, czy tam reżop, czy ktokolwiek i on ma swoją wizję, on też chce się zrealizować. I tak samo jest z nagrywaniem, co my też w ogóle nie przeżyliśmy za dużo takich właśnie sytuacji, że jest muzyk i on też musi to nagrać, bo najwięcej rzeczy wkopywaliśmy sami i tak dalej. Ale jak na przykład nagrywam teraz bębny albo właśnie, no nie wiem, saksy i tak dalej z moimi kumplami z zespołu, to widzę, że chcę też stworzyć im jakoś tak, jakieś takie wygodne miejsce do tego, żeby oni się mogli rozmościć ze swoją taką wizją artystyczną też. I to jest spoko. Czasem wiadomo, że to jest korekcja, korygowanie cały czas jakiegoś kierunku, ale każdemu trzeba dać też się realizować, więc jakby tutaj też ważymy to wszystko, ale finalnie ten project manager, on się musi pojawić, żeby to miało jakby ręce i nogi. To jest przepiękna puenta, którą dotarliśmy do końcówki, gdzie nasi goście będą mogli zadać ci pytania poza mną. Więc ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i przekazuję wam pałeczkę. Ja dziękuję również. Ja bym chciała się dowiedzieć, jak wyglądała twoja ścieżka kariery tak od początku teraz. Od początku? Kurczę, nie wiem w sumie, gdzie jest początek. Na początku to byłem dzieciakiem, który znalazł na strychu keyboard starszego brata i zacząłem się nim tam gdzieś tam bawić i jakoś mnie to jakby wkręciło, ale jakby idąc, bo domyślam się, o co chodzi. Ja właśnie od dzieciństwa, tak? Tak. Aha, no to było to w szybkim takim, w skrócie po prostu to powiem. Było to tak, że moi rodzice zauważyli, że dziecko się dobrze bawi jednak instrumentem klawiszowym, więc poprosili organistę, bo pochodzę z małej miejscowości, więc poprosili organistę, żeby nauczył mnie nut. Nauczył mnie nut, chyba uczył mnie 2 lata. W ogóle fajne takie granie ze słuchu w ogóle było dla mnie wtedy jakimś takim czymś mega super catchy, mega takim wciągającym właśnie punktem tego wszystkiego, bo no organista jednak w kościele bardzo często musiał jakieś odgrywki robić i tak dalej. I właśnie wpuszczał mnie na chór i czasem kazał mi odgrywać tam coś, jak ksiądz zaśpiewał. Ja musiałem szybko znaleźć tonację i zagrać. Już musiałem wiedzieć, że tam, nie wiem, trzeba od subdominanty wyjść do toniki, albo właśnie czasem są te odśpiewki od dominanty, albo od subdominanty, albo od toniki, więc jakby już wiedziałem, jako taki dzieciak, nie wiem, 9-letni, o jakichś takich procesach, to było fajne i gdzieś tam po tym wszystkim stwierdziłem, że szkoła muzyczna by mi się przydała i poprosiłem rodziców o zakupienie instrumentu. To był akordeon niestety i zacząłem się na akordeonie uczyć, ale tak niestety to też dla żartów, no bo w sumie... Nie, to jest nie, super to jest instrument. Spoko jest ten akordeon, chociaż już nie posiadam, bo sprzedałem, żeby nie kusiło. I fakt, jak grałem na akordeonie, bardzo rozwinąłem jakieś takie
takie techniczne jakby aspekty w ogóle gry, bo grałem na akordeonie na początku klawiszowym, później guzikowym, gdzie w ogóle tam była magia. 96 czy tam 86 guzików z prawej strony, 120 z lewej i to wszystko trzeba było ogarniać. To było mega ciężkie i mega też właśnie takie, no myślę, że rozwojowe. I faktycznie gdzieś po tym wszystkim po tym zauważyłem, że w ogóle to nie jest moja droga, że ja nie chcę grać klasyki, nie chcę grać rzeczy w szkole muzycznej. I kumpel gdzieś na jakimś obozie miał gitarę. Widziałem, że on ma jednak fajniej. I nie tak do akordeonu przychodzą, tylko tam postawić piwo. I koty się wysikać. Tak. A do niego przychodzą dziewczyny śpiewać i patrzeć mu w oczy, więc stwierdziłem, że nie, coś... Muszę coś zmienić w życiu. I wtedy zacząłem grać na gitarze, nauczyłem się trzech albo czterech akordów i grałem House of the Rising Sun. Jakby grając bardzo, bardzo źle na tej gitarze przez parę lat, jeszcze próbowałem w ogóle rozstrzygnąć, co będzie ważniejsze. I finalnie postanowiłem zacząć śpiewać i założyć zespół rockowy. Więc założyłem zespół rockowy z moich kumpli w ogóle na wsi. Okazało się, że w ogóle jest basista, bębniarz, gitarzysta i no ja, wokalista, gitarzysta, tak jakby początkujący. No i mieliśmy band, już swoje piosenki zaczęliśmy grać i tak to się wszystko ciągnęło. Jeszcze jakaś szkoła wokalno-aktorska była, bo też mnie ciągnęło w stronę aktorstwa i w stronę właśnie takiego śpiewania, poezji śpiewanej. Pojechałem do Krakowa, trochę się pouczyłem tam, ale w szkole, w której się uczyłem, bardzo szybko zostałem akompaniatorem. Później mi się to już nie podobało, bo też chciałem się uczyć, a nie akompaniować. Byłem po prostu tani. I dyrektor wiedział, co robi, po prostu wciągnął mnie w to. I jakby zrozumiałem, że kurde, gdzieś cały czas zbaczam i... To był taki śmieszny moment, bo otworzyłem knajpę, taką kawiarnię, klubokawiarnię w Piotrkowie Trybunalskim. I tam sprowadziłem po raz pierwszy jakichś fajnych artystów typu Natalia Przybysz, Tymon Tymański z Tranzystorami. Przyjeżdżali tacy ludzie, którzy już byli dla mnie naprawdę idolami. Jakby w tym wszystkim, gdy zacząłem się rozwijać, powstał pomysł pójścia do The Voice of Poland, taki w ogóle z czapy pomysł, bo mój kumpel z zespołu tam poszedł i jemu tam dobrze dość poszło, więc ja stwierdziłem, że okej, żeby zespoić się z tą muzyką, żeby nie popaść teraz w życie jakiegoś, jak to się mówi, ktoś kto, gastronomisty? tak. No takiego typa, który po prostu będzie prowadził knajpę, bo nie wiedziałem, czy to jest moje marzenie i ja to realizuję, żeby mieć to odhaczone, czy ja się naprawdę w tym dobrze czuję. Po prostu wpadłem od razu do tego voice'a i mówię, dobra, spróbuję. Jak mi się uda, to w ogóle zrywam ze wszystkim, co do tej pory robiłem i idę w tą muzę już tak na pewno, bo zawsze lubiłem nagrywać piosenki, śpiewać, coś tam właśnie w domu zawsze sobie przygotowywałem. I w tym voice mi się udało, więc poszedłem do wspólnika, powiedziałem, że ja to wszystko olewam i nie będę już tego robił. I fakt jest taki, że gdzieś tam spotkałem, a nie, bo jeszcze miałem zespół z moim kumplem, graliśmy rock'n'rolla, wtedy pierwsze trasy jakieś się zaczęły. No i takim momentem najważniejszym w sumie był moment, kiedy spotkałem Michała, bo dzięki Michałowi, temu oto Wasilewskiemu, okazało się, że właśnie, kurde, mam dużo fajnych rzeczy, fajnych narzędzi do stworzenia piosenek, nagrywania płyt i robienia w ogóle czegoś, co dla mnie było nieosiągalne, czyli nagrywania płyt, ale w opcji, że nie dla siebie i dla swoich kumpli, albo rodzicom, bo nagrywałem już takie płyty, że dla siebie i dla właśnie rodziców i wtedy zarabiałem z płyty 150 zł. Jakby super. Nie było to opłacalne, ale że mogę to nagrać i usłyszy to kilkadziesiąt tysięcy ludzi, że to pójdzie w eter, że będą miliony jakieś na YouTubie. W ogóle nawet o tym nie myślałem. Nie. No i jakby to było odkrycie w ogóle jakiegoś, no nie wiem jak, co tak się odkrywa, ale to była taka moja puszka Pandory, że wtedy się otworzyło wszystko, całe to zło, które dzisiaj ze mną chodzi. Czyli pójście do Voice of Poland nie było tym momentem, tylko spotkanie Michała. Tak, spotkanie Michała, absolutnie, bo Michał, pójście do The Voice of Poland jest tutaj
jakimś łącznikiem, bo do Michała zaprowadził mnie Arek Kusowski, który wtedy nagrywał z tobą płytę. Tak, tak. I jakby ja miałem takie karteczki, miałem zeszyty, gdzie miałem popisane, jak nagrać płytę, jak dostać się do Warnera, jak dostać się do Universala i co muszę robić po kolei właśnie. I najpierw nagraj bas do tej piosenki, nagraj perkusję do tej piosenki. Miałem tak rozrysowane i później pójdź z tym do Krzyśka Pszony, tam, który gra w Voice'ie. I pójdź z tym później do Magdaleny Sibigi albo do Rinkiego Royensa i pokaż im to. I już miałem naprawdę siatkę rozpisaną, a później poznaję Michała i w ogóle mogę sobie to wsadzić w dupę naprawdę, bo po prostu to wszystko działa zupełnie inaczej i po prostu się nagrywa, już tam jest ten Warner, oni sami czekają na niego, oni sami czekają na jego utwór i to też nauczyło mnie czegoś takiego, że ja muszę zrobić coś takiego, co jak zaniosę tam, to oni będą chcieli to wziąć, a nie ja będę im to wpychał na siłę. I to było też ważne i właściwie poznanie ludzi, naprawdę poznanie ludzi, wejście w jakiś tam klimat, zaufanie tych ludzi, to jest nieocenione. Właśnie Bartek Winczewski, który też się pojawił, menadżer najpierw Xanaxu, człowiek, który pracował w Warnerze. Jako A&R, tak. A&R, no właśnie. Do jego żeście wykradli nawet chyba. Znaczy on przestał pracować i automatycznie praktycznie został tak. Naszym menadżerem i potem menadżerem już był naszym w sumie jeszcze i twoim już chyba, już, bo to się jakoś tak gdzieś w pewnym momencie tak, zazębiło. Tak, jedno na drugie weszło, ale no właśnie to też bardzo dużo dało. Myślę, że dwie postaci też tutaj właśnie dużo zagrały, właśnie Michał i Bartek i dzięki temu wszystkiemu to jest na jakimś tam poziomie, że to można gdzieś usłyszeć szerzej. Czyli jak już znam Michała, to nie muszę iść do WSP. Nie, jak Michała znasz, to już masz 90% w ogóle, wiesz. Każda wytwórnia powinna teraz się bić, bo wiesz, u mnie naprawdę to pomógł chłop. No. Nie, ale to też wydaje mi się, że wynikało, no ja pamiętam jak nasze pierwsze rozmowy i jak pokazywałeś mi swoje pierwsze rzeczy, to ja czułem w nich super piosenki, ale wiedziałem, że ty miałeś takie trochę archaiczne podejście do produkowania. I to, że ja robiłem zupełnie inną muzę od twojej, jakby wydaje mi się, że gdzieś sprawiło, że ty byłeś w stanie jakby wśliznąć się w ten mainstreamowy taki sznyt trochę. To było bardzo w ogóle pociągające to, jaka to była muzyka, że to było coś nowego. To nie było znane i lubiane właśnie, kurczę, wiesz, popowe granie z radia. Nie było to rock'n'rollowe granie, które już wiedziałem, jak się to nagrywa. Wiedziałem, co trzeba zrobić mniej więcej, żeby coś takiego nagrać. Tylko to było otworzenie przede wszystkim właśnie klapek, zdjęcie tych klapek i pokazanie, że stary jest, patrz jaki jest świat VST tutaj, w ogóle masz tyle sprzętów, tyle rzeczy wirtualnych, które możesz po prostu, możesz z nimi zrobić co chcesz, a jeszcze jest jedna właśnie ważna rzecz, którą też nauczyłem dzięki tobie, że właśnie jak chcę nagrać bębny, to te bębny nie muszą grać tak, nie muszę udawać, że nagrywałem je w Abbey Road Studio. A zawsze chciałem, żeby brzmiały tak, jakby były z Abbey Road. A ja nawet nie wiedziałem, jak w Abbey Road gary brzmiały, tylko ja po prostu posłuchałem płytę Beatlesów i chciałem tak jak oni. Ale tutaj wiedziałem, że mam stopę i mam werbel i one mają zabrzmieć zajebiście. Jakkolwiek zabrzmią, to i tak nie muszę nikomu się tłumaczyć, ej, nagrywałem to tak, tak, tak i tak, tylko po prostu podobać się? Tak, nie, nie. Jakby tu już jest zero-jedynkowo. Albo ci się podoba, albo nie. I właśnie to mi skróciło bardzo drogę do robienia tego, co chciałem robić. I właśnie teraz znowu trochę wracam, bo chcę się nauczyć pewnych rzeczy, jakby nadrobić zaległości, właśnie nagrywać pewne rzeczy organicznie. Ale mam wielką zajawkę, jak zrobię werbel z jakiegoś kapcia po prostu, jak zrobię stopę z uderzenia w fotel albo w cokolwiek. Że jakby to była właśnie ta muza też. Tutaj świat w ogóle muzyki elektronicznej. Wielka fala też się pojawiła wtedy. To 2000 no tak. Jakiś, nie wiem, 14, 12, 14. Teraz stare dziady. No, teraz w ogóle jest trochę zanik tej muzy. W ogóle pamiętam, jak o tym gadaliśmy, że cały czas tak, sinusoida. I tak wyrokowaliśmy, że te gitary wrócą za tyle lat i one wróciły dokładnie, bo to mówiliśmy, że tam 50 lat jest taka fala. I teraz czekamy na powrót elektroniki w takim razie. Niebawem.
Słuchajcie, w ogóle Wojtek, wspaniale się z tobą rozbawia, jak zresztą zawsze, ale musimy kończyć, bo ramy naszego programu to jest godzina, więc mamy 40 sekund ostatnie. Także ja bardzo ci dziękuję za spotkanie, super było spotkać się i pogadać. Dziękuję również. I dziękuję wam za obecność. Was zapraszam na kolejne odcinki Domówki. Do usłyszenia, cześć.